was w kolejnym odcinku. Teraz będziecie mieli ogólnie dwa filmy, bo nagrywam filmy na zapas, bo jutro nie będę mógł nagrać. Dlatego jutro macie już zapewniony film, ale będę go nagrywał po prostu dzisiaj, bo jutro nie będę miał jak. Także jesteśmy znowu w Need for Speedzie, tak jak wczoraj. No i postanowiłem wziąć tą swoją BMW M2, no na rozgrzanie silnika. Jestem teraz w mieście, ale no przydałoby się trochę zarobić pieniędzy. No dobra, no to nie mamy chyba daleko, chociaż sobie sam nie wiem, gdzie ustawiłem ten punkt. Malowanie tej BMW-ki, no nie robiłem go sam, ale bardzo mi się podoba, więc postanowiłem po prostu nałożyć. Ale tuning robiłem już sam, w sensie te wszystkie części, to wszystko sam robiłem. Także, no ten samochód ogólnie mega mi się podoba. Więc weźmiemy go na taki spacer, na takie rozgrzanie silnika. Na wyścig jakiś, który sobie oznaczyłem, i przy okazji zdobędziemy jakieś pieniądze. Także dobra. A i nie zapomnijcie, żeby obejrzeć sobie filmik informacyjny, który wrzuciłem w marcu jakoś, bo tam są wszystkie wymagania, jakie są potrzebne, żeby skrzesić GTA 5 na kanale. Także jeśli chcecie powrotu, no to musicie wbić tam i wypełnić to wszystko pod jakimś filmem, który się będzie pojawiał na kanale, bo to, że nie będzie GTA, nie znaczy, że nie będę nagrywał, no bo w sumie teraz nie ma i jakoś nagrywam, tak? Więc dobra, mam tutaj wyścig. A i od razu mówię, że z tego BMW jestem dumny, z dźwięku silnika, posłuchajcie sobie. Także dobra, startujemy. Okej. Nie wiem, ile dostanę za ten wyścig, się okaże. Ale widzę, że mamy takich, no, dosyć fajnych przeciwników. To jakaś Corvette, jakiś BMW, Mercedes. Tam z przodu jakiś Viper chyba. I Ferrari nawet, McLaren. Także spoko. Dobra. Okej. McLaren tam za mną ciśnie. Tego Vipera tutaj spróbuję wyprzedzić. Okej. O dwie pozycje dzięki jednemu zakrętowi udało mi się wbić. Teraz trzeba gonić to Ferrari. To jest Italia, nie? To jest chyba Italia. No. Oj! Okej. Dobra, nara. Rozbił się tam. Niestety nie widzę, ile jeszcze procent wyścigu zrobiłem, ale bo mi kamerka zasłania moja. Ale dobra, damy radę. O, to BMW dzięki temu nie to lata prawie. Dobra, o ja. Dobra, bierzemy to Ferrari. Dobra.
Ja włączyłem chyba tor wyścigowy, bo ten zakręt już był. Dobra, uciekam. Nara. Ojeju! Ojeju, ojeju. Dobra, to Ferrari jakoś się tam trzyma z tyłu. Ojej, wyprzedził mnie. Dobra, gościu. Nara. Znowu w kosmos lecę z tym BMW. Ojej. Smyta? Nie, jeszcze jedno okrążenie. No. Teraz postaram się to Ferrari zostawić tak w tyle, trochę. To BMW w strasznym stanie jest teraz. No, nie dziwię się, że jest w strasznym stanie, jak ja nim tak jeżdżę. Dobra, ale widzę, że jakoś uciekamy od tego Ferrari cały czas. To jest chyba ta prosta, gdzie jest ten taki wyskok fajny, więc użyję nitra. No, znowu lecimy w kosmos. Ok, 500 metrów zostało już, no raczej nikt nie zagrozi. Ok. Ile zarobiliśmy? Miejsce pierwsze, 4 minuty 35 sekund. 61 tysięcy, no dobrze, dobrze, fajnie. Dziękuję. Czyli pieniędzy mamy ile już? 205 300. Ok. To już jest, coś jest. I ogólnie ja mam taki pomysł, żeby pojechać teraz do salonu i nie wiem, wybrać jakiś samochód za te, nie wiem, te 200 tysięcy i po prostu kupić i przez następne odcinki z Need for Speed'a będziemy, jak będziemy zarabiać, to będziemy je tuningować, także wyszło na takiego potwora totalnego. Myślę, że to jest dobry pomysł. Dlatego ja już się będę kierował w stronę salonu. Nie wiem, czy dobrze jadę, nie mogę sobie zaznaczyć przecież. No w miarę dobrze jechałem. Tutaj konkretnie. A, czyli zawrócić się. Piękne jest to miasto po prostu. Grafika w tym Need for Speed jest mega fajna. Taka kolorowa też bardzo. Dobra. Tylko ciekawe, czy wyciśniemy 300 z tego BMW. No dobra, teraz już raczej nie, ale... spróbujemy do końca drogi. Będzie 300 czy nie? Będzie chyba. Jest już, dobra. Także 300. Także BMW potrafi jechać 300.
trzy paki można wykręcić. Także spoko. Dobra, mamy salon samochodowy. I zobaczymy, jakie furki. No, raczej nie. Coś dalej. Ale takiego Mustanga już mógłbym zacząć robić, nie? Na kozaka. Nawet nie wiem, czy się nie zdecyduję potem na niego, bo nie jest wcale jakiś drogi. Nissan Skyline, okej. Nie wiem, muscle car może jakiś. Tak nie wiem, no ciężko stwierdzić. Albo taki. O. Subaru. Ja już miałem kiedyś Berzetę. Tak średnio. Tego też miałem, też jakoś taki. O, albo takiego byśmy mogli zrobić Buicka. No fajne, fajne. Tyle też nie każdy samochód ma tutaj jakiś potencjał do robienia, ale... Albo takie Mitsubishi Lancer. Dobra, jakie jest najdroższe auto, jakie mogę kupić? Na jakie mnie stać? Okej. No to BMW akurat mam. Czyli to. Nie, ja chcę jednak zbudować maszynę, która będzie potrafiła prześcignąć takim właśnie McLarenie jak to. Czyli chyba jednak, tak jak na początku mówiłem, że jakiegoś muscle cara się zdecyduje. Konkretnie na tego chyba. Mustang Boss 302 z 69 roku. Dobra, kupujemy. Czy chcesz użyć? Tak, chcę użyć. Zobaczymy przy okazji, jak brzmi. Jak brzmi w ogóle start silnika. No i jest moc. Przejedźmy się nim. Jest moc. Ale samo to, jak chodzi ten silnik po prostu. Ten samochód ci aż telepie. Trochę. No, niezły jest. No, zrobimy z niego potwora. Ale ten dźwięk samochodu mi się mega podoba. Nie chciałbym go zmieniać w ogóle. No, niezły jest. Dobra. Okej. Myślę, że kupimy ten najlepszy. Jak to brzmi samochód? Układ chłodzenia też nie ten lepszy. Hu, coraz więcej mocy ma. Co to jest? Chłodzenie, tak? Ile mamy jeszcze pieniędzy? 96 tysięcy. Boję się, że jak wymienię układ wydechowy, to może być... Hu. Ale mocarz! No... A
Ale ten, teraz... No, tak myślałem, że jak zmienię to turbo, jak dodam, to będzie brzmieć jak kosiarka. Nie, no ja dam standardowe. Ja nie chcę też, żeby to brzmiało jak kosiarka. To ma być taki męski samochód. Nie takie, żeby brzmiało jak stado os. Dobra, nitro sobie weźmiemy, to najlepsze oczywiście. Podwozie, w sensie, Boże, zawieszenie. Dajmy na tor. Nie. Dajmy... pokazowe, speedcross. No, dajmy to. Torowe. Oj, mało pieniędzy już. Hamulce nic nie dają i tak, więc... opony. Mam opony. Ale nie, chyba jednak inne opony wezmę. Bo te będą takie miały ultra dobrą przyczepność, a ja nie chcę aż takich opony na to. Zapewniają większą przyczepność, co poprawia przyspieszenie i ułatwia wchodzenie w zakręty na większości nawierzchni. No dobra. Co to jest? Sprzęgło. A weźmy to. Oj, mało pieniędzy już. O, to mam. Siedmobiegowe do takiego auta. No też tak sądzę, że nie do końca. Sześciobiegu byłoby lepsze. Sześciobiegu, to wie. Układ różnicowy. Na to mnie nie stać już. 7000 mam tylko. No to weźmy ten. Dobra, zobaczmy jak teraz brzmi samochód. No, tak średnio. O, lepiej. 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 A start jak brzmi? O. Teraz brzmi dobrze brzmi. Strzelanie, dajmy marchewy na maksa. Odgłos wydechu. Metaliczny. Nie, to nie będzie aż tak potrzebne. Dobra. Jest okej. Okay. Zawieszenie, nie będziemy zmieniać zawieszenia na razie. Nadwozie, co tu można w nadwozie dać? A, dobra, to już nadwoziem się będziemy bawić później. Ja wam dziękuję za ten odcinek. Spodziewajcie się, że będzie on no 18:30 dzisiaj. No i co? Do zobaczenia w następnym, który wy będziecie oglądać jutro o 18:30, ale ja go nagram dzisiaj. Dobra, nara.